Jacka Filip. Siłko Helena. Proszę. Józef Dyś. Maria Kuraś. Dziękuję. Jeszcze teraz. Ryszard Maria Pietrucha. Dziękuję. Proszę. No teraz, Krzysiu. Teraz. Teraz. Jasna Wielnik. Jeszcze jak się pan nazywa, panie Krzysiu? Ja pan Krzysztof. Pięknie, dziękuję. Już można. Już można mówić. No, no proszę, teraz już niech pani mówi. Tak? To może na wstępie ten humorystyczny wiersz, taki do uśmiechu trochę, pod tytułem Era sztuczności. Myśli sobie dzisiejszy człowiek, era sztuczności panuje, pracuje mózg elektronowy, dopóki się nie zepsuje. Umysł ludzki szczytów sięga, kształtują się nam maniery, człowiek pnie się ku księżycu, a na ziemi komputery. Sztuczne teraz jest palenie, miast drwa rąbać, gaz przekręcisz. Suną, łomocą, pracują maszyny, także o sztucznym napędzie. Sztuczne teraz, nie wiem co. Proszę sobie pomalutku przypomnieć. Są nawozy. Co roślina z nich urasta, sztucznie płodne nasze krowy, cielak zwykły jest i basta. Nasi ojce i dziadowie w garnkach z gliny sejadali, dziś kompletów, co się zowie, ze sztucznych tworzyw nastawiali. Sztuczne teraz mamy konie, co nam skiby przełomują, nawet sztucznie na zagonie kwast i zielsko likwidują. Mówi radio, prasie czytać, nowiny, jakież bombowe, jak to w człowieku zacznie pykać. Sztuczne serce, ale zdrowe. Puszcz człowieka już sztucznego, nerki, płuca, zęby sztuczne, nawet stary na młodego wyjdzie przez zabieg plastyczny. Acz podwójne mamy głowy, to też potwierdzają panie, bo włos czarny na włos głowy zmieniamy przez malowanie. Sztuczne teraz jest odzienie, lekkie i ciepłe ukrycie, nawet sztuczna skóra w butach, czasem sztuczny uśmiech, wiedź. Taka era tej sztuczności, świat opanowała cały. Człowiek siedzi, guzik dotknie i wytrzeszcza na świat gały. Nie. Jak ze mnie, to lepiej na pani. Proszę, proszę, teraz powiedzieć. To, co bym chciała przesłać, tak? Tak. No to powtórzę zdanie, które by powiedział nasz wtedy kandydujący, jeszcze dzisiaj obecny, prezydent elekt Andrzej Duda. Przyszłość ma imię Polska. Dziękuję. Co chciałaby pani przekazać innym ludziom? Jakąś myśl?
taką myśl, co mi się bardzo podoba. Czyń dobrze, taki wiersz, takie coś. Czyń dobrze, tak Bóg nakazał, tak czyń bo dobrze, nie bacząc na to, czy chluba, czy to niewdzięczność Twego uczynku zapłacą. Dziękuję. Proszę. No myślę sobie, że gdybym była młodsza, to na pewno bym tutaj w tym domu nie była. No pewnie. Proszę. Myślę sobie, że jest nadzieja po prostu, że będzie u nas lepiej, że ludzie będą lepiej żyć, lepiej nam się będzie pogodzić. Tylko chwilę trzeba poczekać, no niestety, na to, co było, to teraz trzeba po prostu no, dłuższego czasu, żeby to wszystko wróciło do normy, ale na pewno będzie dobrze. Cóż bym chciała przekazać? Żeby na tym święcie było więcej zrozumienia i miłości jedni wobec drugich. To wszystko? No, chyba tak. A na pewno by było lepiej. Dobrze. No cóż, no. Uważam, że są. No na pewno powinniśmy szanować jeden drugiego, bo życie jest tak krótkie, że naprawdę myślę sobie czasami nie zdajemy sprawy, jak to jest krótkie. Dziś jesteśmy, a za chwilę może nas nie być. Także po prostu trzeba jeden z drugim jak najlepiej. No coś. Nie wiem, po prostu ja nadal je uszanowałem, że im zgodzi. Proszę? Proszę. Można tak już mówić. No cóż mogę wam powiedzieć piękny wiersze, który mnie babcia nauczyła, jak byłam malutkim dzieckiem. Kiedy Pan Jezus był małą dziecinią, bawił się z dziećmi na podwórku gruby. I rączętami swymi dla igraszki lepiej gliniane pisklęta i ptaszki. A potem ich rzędem na ziemi ustawiał i cichą modlitwę nad nimi odmawiał. W tę krasną dłonie dziadki się zdumiały, a gliniane ptaszki w rurę poleciały. Myślę sobie, że... Myślę sobie, że, Panie Józefie? Myślę sobie, że będzie cudnie. Chciałbym tutaj, bo Pani Adela nam pięknie zadeklamowała swoją twórczość. Ja nie jestem taki zdolny, ale chciałbym tu przypomnieć słowa Barda Solidarności. I gdybym mógł wyrwać z muru zęby kart, zerwać kajdany, połamać bat, to te mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Pięknie, dziękuję bardzo. Myślę, że każdy powinien być sobą i to realizować w codziennym życiu i patrząc perspektywicznie z uśmiechem do przodu, bo każdy dzień bez uśmiechu jest dniem stracony, więc śmiejmy się, radujmy się. Mhm. Za wysoko nie podskakujmy,
to trzeba uważać na sufit. Tak. Dziękuję.